Siema akwaryści, ostatnio zrobiłem porządek w akwarium. Byliście nawet świadkami tych moich poczynań. Mam nową roślinkę od kolegi mieszkającego tuż obok. Jeszcze nie wiem, jak ona się nazywa, nie pamiętam, pewnie mówił, ale ja zapomniałem, pewnie kiedyś się dowiem. Trochę przyciąłem tą roślinkę, tą żabienicę, żeby też to za bardzo nie wchodziło na ten plan. Ale największe zmiany są w tej części. Jak pamiętacie, tutaj rosły te myriophyllum i też rosły inne rośliny tutaj wcześniej. Zasłaniały cały czas kryptokoryny i w końcu mówię, trzeba coś z tym zrobić, więc uporządkowałem to wszystko i żeby mnie kurka wodna nie kusiło, wysypałem tutaj piękną plażę dla kiryska i innych tutaj żyjątek w tym zbiorniku. No i teraz już raczej nic tutaj nie posadzę, ale pół godziny po tym, jak to zrobiłem, przypomniałem sobie, dlaczego ja ostatnio tą plażę wywaliłem z mojego zbiornika. Dlatego, że molinezje lubią się zajadać tym piaskiem, a potem te molinezje, delikatnie mówiąc, no, srają tym piaskiem. No i nie wygląda to dobrze. Oto macie właśnie jedną, która sobie tutaj podjada. Ona pewnie coś chce wyjeść z tego piachu. Ale summa summarum kończy się tak, że ona zjada ten piasek, chcąc, nie chcąc. No i potem są przeboje. Nie wiem, na ile to ten piasek wpływa na zdrowie tych molinezji, ale na razie zostawimy tak. Nic z tym robić nie będę. Wyjeżdżam na wakacje. Wyjeżdżam na 2 tygodnie, może niecałe 2 tygodnie, może tydzień, dokładnie jeszcze nie wiem na ile. I z doświadczenia z zeszłego roku to powinienem zmniejszyć światło, bo tak było, że nie było mi 5 dni. Jak wróciłem tutaj, to wszystko było szyby były zaglonione niesamowicie. Ogólnie zielenice strasznie mi tutaj zapanowały zbiornik. I wtedy mówiłem, no na za rok to zmniejszę światło, ale nie zrobię tego. Drugi raz nie zrobię tego. Wiem, że może powinienem, ale wstrzymam się, bo to na razie wszystko ładnie rośnie. Nie chcę jakoś zbyt bardzo zahamować wzrostu ani zmieniać w tym zbiorniku nic. Bo oprócz krasnolostów na tym listku i na może jakimś tam drugim, wszystko jest tutaj bardzo dobrze. O, właśnie, wywaliłem żabienicę stamtąd i posadziłem tą na se. I zobaczymy, jak ona będzie wyglądała po powrocie. Mam nadzieję, że elegancko. Aromatika jest tam. Higrofile deformis trochę do tyłu. Tutaj ładnie mi się rozrasta, powoli idzie, ale idzie. Staurogyna repens. Długo ona u mnie cierpiała, nie rosła, chyba z 3-4 miesiące to namarniała. W końcu zaczyna rosnąć. No, tą bakopę. Trochę przyciąłem, ale zostawiłem tam nieprzycięte. Zobaczymy, jak ona będzie wyglądała po powrocie. No i żółka jeszcze na krypty. Jak wrócę, to zrobię tutaj porządek z nimi. Na razie nic z nimi nie robię, bo potrzebują one dressingu, tak to nazwał. Takiego udekorowania, ułożenia, bo trochę się te wszystkie liście pozaginały między sobą. Dobra, akwaryści, w takim razie widzimy się za tydzień może. A może za 2 tygodnie. To się wszystko okaże. Do zobaczenia. Siema akwaryści. Witam Was po raz kolejny. Wróciłem już z mojej nieobecności. I co? W zasadzie niewiele się zmieniło od momentu, kiedy nagrywałem filmy przed wyjazdem. Szyby nie są jakoś zbyt bardzo zaglonione. Trochę jakiś nalocik się pojawił, ale to jest naprawdę delikatniutki, taki standardowy, że tak powiem. A minęło 7 dni będzie chyba teraz od nagrania w pierwszej części filmu. No i tak. Tutaj miałem tą nową roślinkę od Adama, mojego kolegi. I nie ma tej rośliny. Chyba, nie wiem, wyszła chyba sobie z podłoża. Mam nadzieję, że gdzieś tam pływa, bo tam wiele się dzieje w zasadzie na górze. Staurogyne repens zostało zjedzone przez coś, chyba przez głodówkę ryb, chociaż tutaj co 2 dni były karmione.
Ale no zmarniała strasznie. Tamta łodyga cała ogołocona. Jakieś dziury po... No nie wiem, co jest grane. Jakby ktoś miał jakieś doświadczenie i wiedział, co się stało, to chętnie się dowiem, co się z tą roślinką stało. No nie było nawożone niczym, ani CO2, ani nawozami żadnymi. Światła zmniejszyłem tylko czas świecenia. Gdzieś z 11 na 7 godzin mniej więcej. No, bakopa ona sobie dobrze radzi. Tu ślimaczek w plaży zakopany. No co, no, myriofilum porosło. Trochę rzęsa zarosła. A już trochę wybrałem, jak wróciłem wczoraj. Tej rzęsy. Czebienica ładnie się tutaj rozrosła. A i tamta roślinka. Neasea. Cholera wymowa tego, no nie wiem. Nie potrafię. Daję sobie radę. Trochę listki widzę, że tak bardziej są przyzieleniowały. Bardziej zielone są te listki. Mało mi zostało tej rośliny, bo trochę jej rozdałem. Jeszcze planuję do Michała coś wysłać. Miałem wysłać wcześniej, ale jakoś mi się to nie udało. No i tak to wygląda teraz. No nie ma to za dużo co opowiadać o tym zbiorniku. Te krypty też jakieś takie pożarte. No chyba coś to ją pożarło, te rośliny. Bo jakieś zwierzątka nie wytrzymały głodu i zaczęły sobie podjadać. No zaraz biorę się tu za jakiś lekki porządek. Spróbuję znaleźć tą roślinę, która tutaj była. Fajna roślinka, a zniknęła. Nie wiem, co się z nią stało. A ogólnie roślinki bardzo wolno rosły przez te 6-7 dni. Praktycznie wzrostu no, niewiele mogę zauważyć tutaj. No może oprócz tej bakopy, bo ona sobie bardzo ładnie radzi. Fajna krewecia. No wyostrz się. Chyba trzeba zainwestować w jakiś porządny aparat. No i te akwarzyści. Ogólnie nic się pięknego nie wydarzyło. Zaraz zrobimy brownię. Zacznę nawozić. Może się ruszy wszystko. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia następnym razem. Pozdro akwaryści.